Witajcie, kochani. To jak z tym tłuszczem jest? Bardzo prosto. Tłuszcz jest niezbędny do funkcjonowania prawidłowego wątroby. Uczestniczy w produkcji enzymów, więc zobaczcie, jeżeli nie mamy enzymów odpowiedniej ilości, nasz organizm sobie nie radzi z procesami życiowymi tak, jak powinien. Kolejna sprawa to jest podstawowe źródło naszej energii, właśnie tłuszcz. Nie cukier, tylko tłuszcz. Tłuszcze są niezbędne do wchłaniania witamin A, D, E i K, czyli witamin, które rozpuszczają się w tłuszczach i są niezbędne do hamowania procesów zapalnych między innymi. Więc jeżeli nie mamy tłuszczu, możemy mieć problem z opanowywaniem wszelkich infekcji, wszelkich stanów bakteryjnych, wszelkich przewlekłych stanów zapalnych. Kolejna sprawa. Tłuszcz jest niezwykle istotny do rozwoju dzieci. Między innymi dlatego, że on ma właściwości mocno regenerujące, na przykład układ nerwowy. I jeżeli chodzi o układ nerwowy, to są właśnie tłuszcze nasycone, czyli masło, czyli smalec na przykład. Więc jeżeli nie mamy ich w diecie, no to możemy mieć słabą kondycję psychiczną. Dodatkowo kwasy omega między innymi bardzo wpływają na mózg i na rozwój tego mózgu, więc jest to niezwykle istotne zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Kolejna sprawa, która jest bardzo istotna w tym działaniu właśnie tłuszczu na nasz organizm, to jest to, że kwasy tłuszczowe, kwasy przede wszystkim omega nienasycone, są budulcem składowym błon naszych komórkowych, więc mają istotną rolę tak naprawdę dla całego naszego organizmu, dla każdego organu i bardzo ważne są dla żył. Czyli jeżeli masz problem z żyłami, masz żylaki, masz słabe żyły, koniecznie uzupełnij kwasy omega. Kolejna sprawa. Grzyb, który jest bardzo popularny w dzisiejszych czasach, nie znosi tłuszczu, ale kocha cukier. Więc zastanów się, czy go karmisz, czy go niszczysz. Kolejna sprawa. Narządy wewnętrzne potrzebują ochrony. Tłuszcz jest takim budulcem, jest taką tkanką ochronną dla naszych organów wewnętrznych. Więc jeżeli nie ma tłuszczu, nasze organy nie mają ochrony. Kolejna rzecz. Jeżeli nasz organizm nie ma tłuszczu, to go magazynuje, odkłada go w tkance tłuszczowej, bo boi się, że go braknie. Więc jeżeli masz problem z nadwagą, masz problem z otyłością, zastanów się, czy masz tego tłuszczu za dużo, czy masz go właśnie za mało. Więc jeśli chcesz wzmocnić swój układ odpornościowy, jeżeli chcesz, żeby mieć odpowiednią ilość witamin, które pomagają w zwalczaniu procesów zapalnych, jeżeli chcesz mieć odpowiednią ilość enzymów, odpowiedni budulec i czuć się dobrze, to zadbaj o to, żeby mieć tłuszcz w diecie. Więc, moi kochani, czy zatem diety light są zdrowe? Odpowiedz sobie na to pytanie sam. Ile więc tłuszczu codziennie zjadasz?